Aleje jerozolimskie w Warszawie są jedną z najbardziej obłożonych tramwajami tras w Polsce. Kursuje nimi 5 linii, a w czasie remontu mostu Łazienkowskiego aleje dodatkowo zostały wzmocnione linią 77. W szczycie tą trasą potrafi przejechać nawet do 60 tramwajów na godzinę, co jest już wartością skrajną, równą przepustowości sygnalizacji świetlnej dla tego ciągu. Więcej tramwajów po prostu nie byłoby już w stanie tędy przejechać, chyba że w asyście osoby kierującej ruchem. Więc dziwnego, że poważne awarie dezorganizują ruch tramwajów w dużej części miasta. Zatory tramwajów kumulują się tu szybko, a ich rozładowanie, ze względu na krótkie czasy obsługi przez sygnalizację świetlną, może trwać bardzo długo. Tak było m.in. pod koniec marca 2015 roku, gdy tramwaje utknęły w gigantycznym zatorze sięgającym ulicy Grójeckiej, a ja trafiłem na przejazd w przeciwnym kierunku w czasie, gdy kolejka się powoli rozładowywała.
jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami, to koniecznie zasubskrybuj Niskopodłogowca. Tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia.